Serdecznie witam na moim kanale wszystkich Państwa. Ja nazywam się Magdalena Porada i jestem autorką książki W szponach narcyza, złodzieja nadziei. Tak jak obiecałam w poprzednim podcaście, poruszę dziś temat przemocy ekonomicznej, która również ściśle łączy się z pasożytniczym trybem życia. Panie i panowie, przemoc ekonomiczna przybiera naprawdę przeróżne formy, począwszy od utajonej, gdy orientujemy się dopiero po dłuższym czasie, i tej bardziej agresywnej, która jest jawna, tak? No, w moim związku z narcyzem jednak występowały obie. Początki były całkiem niezłe, bo narcyz oferował swoją pomoc i zaangażowanie finansowe, ale z każdym miesiącem było tego coraz mniej. Trwało to może koło maksymalnie 3-4 miesięcy. Owszem, opłacał mieszkanie, ale wcześniej przez 3-4 miesiące dokładał się do życia. W późniejszym czasie jednak to zanikało. Najpierw były wymówki. Wymówką była jego sprawa rozwodowa, tak? Bo przecież to koszty, więc pracując w PKS-ie jako zawodowy kierowca i przy okazji będąc w ciąży, chodziłam dorabiać jeszcze sprzątając dwupiętrowy dom u starszej kobiety. Przestałam dopiero, gdy ciąża zrobiła się dość uporczywa pod względem zdrowotnym. Jego wymagania za to były coraz większe. A to zawsze przed pracą musiał mieć coś do kawy słodkiego, no najlepiej jakieś ciasto tortowe, bądź nie wiem, chałkę z masłem czy dżemem. A wędlina, on nie będzie jadł tej, którą dzieci lubią, musiałam kupić tą, którą lubił on. No w pracy nie mógł mieć samych kanapek, bo najlepiej sprawdzała się sałatka albo śledzie, ale nie te zwyczajne, wiecie, w oleju, tylko na przykład w śmietanie bądź po japońsku, te lepsze. No jogurtami co prawda sama go rozdziadowałam, bo przecież białko jest niezbędne, on biedaczek no po 13, a nawet czasami 14 godzin pracował, więc musiał dostać to co najlepsze, tak? Szkoda tylko, że kosztem dzieci i moim. Ile razy zdarzało się, drodzy Państwo, że został ostatni jogurt na przykład w lodówce i to właśnie on go dostał. Odmawiałam sobie wszystkiego. Wiedział o wszystkich moich dochodach, ale sam pozbawiał mnie informacji na temat swoich dochodów. Gdy chciałam jechać na przykład na wakacje na kilka dni, żebyśmy mogli tam trochę odpocząć, ale nie na jakieś wymyślne. Czasem to była agroturystyka, czasem no kilka dni nad morzem czy w górach, ale bardzo skromnie, no na własnym wyżywieniu, bez szczególnych atrakcji. Zawsze mówił, że musi pracować, bo nie ma pieniędzy. No póki nie zaoferowałam, że za te w czasy po prostu zapłacę. I tym sposobem on płacił na przykład 400 czy 500 zł za paliwo, a ja około 3,5 tysiąca za noclegi czy jedzenie. Zdarzyło się, że raz czy dwa razy poszliśmy na obiad, ale nie był to pełny posiłek. Jeśli zdarzyło mu się kupić, to brał zestaw dwóch obiadów, z czego drugie danie było na przykład dla niego w całości, dla malutkiej była zupa, dla mnie też było drugie danie, no i dla mojego syna zupa. Było mi przykro, bo widziałam, że syn również ma ochotę na drugie danie, dlatego wpadłam na pomysł i zjadałam z synem obiad po prostu na pół. Nie mogłam oddać mu całej swojej porcji, bo znów spotkałabym się z niezadowoleniem mojego narcyza, a syn miałby już całkiem przechlapane, no bo spotkałby się z jego złośliwościami na okrągło. Postanowiłam wybrnąć po prostu dyplomatycznie, tak? Najlepsze jednak było to, że zawsze mnie prosił, bym fakturę zawczasy wzięła na niego, no bo będzie miał tam 80% zwrotu z pracy, no takie wiecie, jakby w czasy pod gruszą, tak? Więc zawsze mu szłam na rękę, tyle że nigdy tego zwrotu na oczy nie widziałam. To samo było z biletami do kina czy teatru. Faktury na niego, pieniądze szły z mojej kieszeni, a zwrotu zero. Ze skarbówką było podobnie.
ponieważ jeszcze z czasów małżeństwa miałam obciążenie komornicze. On rozliczał dziecko na siebie, żeby nie przypadły dziecka pieniądze. Przelewał mi z tego 500-600 zł, a resztę zostawiał dla siebie. Zawsze te pieniądze przeznaczałam na dziecko, kupując na przykład rowerek, jakieś ubranka czy łyżwo-rolki. On zostawiał drugą połowę dla siebie. To ja zawsze myślałam na przykład o prezentach na gwiazdkę czy na urodziny. Przez te kilka lat sam od siebie kupił, nie wiem, misia za 30 zł, chociaż też tak niezupełnie, nie do końca, bo po maskotkę wysłał koleżankę z pracy. Choć miałam nadzieję, że pojedziemy jednak i prezent dla naszego dziecka, tak, wybierzemy wspólnie. No jedyne, co kupował dla dziecka w późniejszym okresie, to paczka pampersów i chusteczki nawilżające raz w miesiącu oraz lizaki i soczki w kartoniku. Patrząc na koszty utrzymania pięcioosobowej rodziny, no to wydaje mi się, że to naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę wyżywienie, środki czystości, odzież, obuwie, lekarstwa, no nie wiem, ciągłe składki jakieś w przedszkolu, w szkołach, jakieś zabawki, no czy książki dla dzieci choćby, tak? Wraz z podwyżkami i wzrostem potrzeb rosnących dzieci, no potrzeby były coraz większe, tak? I coraz mniej na to wszystko miałam jednak tych pieniędzy. W dość zaawansowanej fazie gaslightingu zdarzało się, że go czasem poprosiłam o chociaż 100 zł. Z początku dał, ale potem zaczął krzyczeć na mnie, no że skąd on ma wziąć te pieniądze, przecież ich nie wysra. No przepraszam za wyrażenie, ale z takimi tekstami po prostu się spotykałam. Więc doszłam do tego etapu, że swoje rzeczy zastawiałam w lombardzie, żeby tylko mi starczyło, bo wstyd mi było pożyczać od znajomych. On natomiast ciągle powtarzał, że nie ma pieniędzy. No chyba, że chciałam pożyczyć do wypłaty od niego na kilka dni, wtedy nagle się znajdowały. No przyszedł moment, że zaczęłam bać się pytać, bo wiedziałam, że spotkam się ze słowną agresją. Człowiek, który miał dwie bardzo dobrze płatne prace i którego przez 13 godzin nie było w domu, mówił, że nie ma pieniędzy. Na to wygląda, że biedny po prostu robił charytatywnie, tak? Dziś, gdy równolegle toczy się sprawa, no ta o uregulowanie kontaktów, o której mówiłam we wcześniejszych podcastach, toczy się również sprawa o alimenty, którą założyłam. On nie godzi się na inną kwotę podwyżki alimentów jak z 300 zł na 400 zł. Brak słów, słuchajcie Państwo. Przy dzisiejszych kosztach utrzymania rodziny te 400 zł to takie, można powiedzieć, dwa skromne wyjścia do Biedronki. Dlatego pozostawiam to, Szanowni Państwo, bez komentarza, bo po prostu brakuje słów. Pamiętajcie, że nie można pozwalać się tak traktować, bo to jest bardzo poważna przemoc. Mój ojciec również ją stosował, nie dając mamie pieniędzy na życie. Mama była osobą schorowaną, 13 lat chorowała, z czego 8 nie chodziła w ogóle. Odzież i buty dostawaliśmy po kimś, kto przyniósł pełne worki po swoich dzieciach, kiedy mama nam już schorowana na przykład gotowała zupę na papierku od masła, czy sama dźwigała zupy, nie zupy, tylko zakupy, przepraszam, chodząc o kulach, no to mój ojciec rozbijał się w tym czasie samochodami, które co trochę zmieniał, no jeździł z kochankami na drogie w czasy i jadał w restauracjach. Doznałam zatem przemocy ekonomicznej, no z obu stron, tak? Partnera, który jako narcyz myślał wyłącznie o sobie, i jako dziecko od strony mojego ojca. Dlatego jeśli któreś z sytuacji powielają się u Was, reagujcie, drodzy Państwo. Nie pozwalajcie krzywdzić siebie i dzieci. Pamiętajcie, że narcyzi i psychopaci to, co Wam dadzą, na początku odbiorą to sobie w odpowiednim momencie po stokroć. Na dziś to już wszystko. Żegnam się z Wami, drodzy Państwo, i mocno trzymam za Was kciuki, byście przebili się przez ten mur takiego strachu przed reakcją osób narcystycznych i by asertywność w Was wygrała.
Żegnam Was serdecznie.